To nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co 2 lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. The name of the game. 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 Kadrowiczów i zawodników polskich z lat poprzednich, tych, którzy reprezentowali nasze barwy przez wiele, wiele lat, czy też wiele dekad. Bardzo serdecznie witam drużynę lokalnych gwiazd i tutaj pragnę w sposób szczególny powitać posłów, posła Marka Suskiego i posła Radosława Witkowskiego. Cieszę się, że dzisiaj gracie w jednej drużynie i nie kryję, że moim marzeniem jest to, żebyście częściej występowali w tej jednej drużynie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam też wszystkich tych, którzy spotkali się dzisiaj na stadionie na Mosirze. Mam nadzieję, że ten turniej będzie turniejem niezapomnianym. Mam nadzieję, że wspaniała rywalizacja będzie Waszym udziałem. Serdecznie Wam gratuluję i trzymam kciuki, nie kryję. Kochani, bardziej za tych, którzy są bliższy mojemu sercu, a więc za Was. Trzymam za Was kciuki. Wszystkiego dobrego. Jak panowie czujecie się przed tym turniejem? To jest wielkie wydarzenie sportowe w Radomiu przynajmniej. No, jak przed każdym turniejem po prostu. Bardzo dobrze i po prostu jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie do tego turnieju. Panie trenerze, jaka taktyka przed meczem? Taktyka jest taka, jak co kto będzie potrafił przekazać na boisku. Zobaczymy, jak będzie reagowała publiczność. To jest egzamin dla nich, ich sprawności, ich przygotowania. No wiadomo, że na pewno nie będą zgrani z sobą, bo tutaj ten skład się zawsze zmienia. Dzisiaj ktoś mógł przyjechać, ktoś nie mógł przyjechać. Natomiast no, inne drużyny są w bardzo silnych składach osobowych, szczególnie nasze były gwiazdy piłkarskie z wielu wspaniałych zawodników. Bako widziałem, Motyka, Krzysio Iwanicki, żeby nie obrażać innych zawodników. Będzie grał, nie wiem, czy poseł Kosecki przyjedzie. Wybitny mój kiedyś zawodnik i w reprezentacji, i w Legii. Także są zawodnicy, no, którzy nie zapomnieli, jak się gra w piłkę, tylko jest w tej chwili kwestia, jak są przygotowani fizycznie. No ale licząc ostatnio, że grał rząd z TVN, więc sądzę, że rząd jest przynajmniej przygotowany poprzez swoich przedstawicieli. A jak to dopiero zobaczymy? Piękna zabawa, która ma po prostu sobie przypomnieć ludziom, kiedy byli młodzi, kiedy byli sprawni, kiedy grali, a teraz chcą tutaj się przedstawić, powiedzmy sobie, w Radomiu z jak najlepszej strony. Pośle, dzisiaj taki niecodzienny strój, garnitur zamieniony na koszulkę reprezentacji Polski. Będzie pan grał przeciwko znakomitościom. Jak pan się czuje? Mam ogromną tremę. Jeszcze z tak wspaniałymi przeciwnikami nigdy nie grałem. A poza tym od wielu lat nie ma czasu na uprawianie sportu, więc obawiam się, że dotrwam do jakiejś pierwszej przerwy, no i później będzie trzeba znosić zawodnika z boiska albo go zamieniać, ale no to oczywiście ogromne święto, to jest turniej poświęcony właśnie Janowi Pawłowi II. No i można powiedzieć, że wspaniała rzecz, możemy promować zdrowy styl życia, sport rzeczywiście jest czymś pięknym, wspaniałym, więc tylko można powiedzieć, że trzeba być szczęśliwym, że można wziąć udział w takiej imprezie.
imprezie, na pięknym nowym stadionie z wieloma gwiazdami, więc można powiedzieć, jestem zaszczycony. Panie Jarosławie, jak pan się czuje tutaj na tym turnieju i czego pan po tym turnieju oczekuje? Oczekuję bardzo dobrego poziomu sportowego, dobrej zabawy, a czuję się w Radomiu i na tym obiekcie, jakbym wszedł w inny świat. Także no, na pewno jest to budujące, że miasto Radom ma taki obiekt jak tutaj, na którym się znajdujemy. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, było to podczas Euro tutaj na strefie kibica w Radomiu, mówił pan bardzo dużo o młodzieży, o potrzebie wspierania tej młodzieży, także ze strony sportowej. Jak pan myśli, czy ta impreza chociaż troszeczkę może przyczynić się do tego wsparcia? No myślę, że tak. No, przyjechali tutaj Łotysze, Brazylijczycy. Myślę, że jeżeli jest dobrze wszystko reklamowane, to mam nadzieję, że kibice przyjdą i że będzie to jakieś działało na wyobraźnię dla młodych ludzi. Panie prezydencie, dzisiaj wspaniały sukces naszego miasta, turniej JP2 Cup. Co pan czuje? No przede wszystkim radość, że w Radomiu mogą spotkać się gwiazdy nie tylko polskiej piłki, ale również światowej. Bardzo cieszę się z obecności Brazylijczyków. Oni zawsze byli, są i myślę, że będą magnesem w światowej piłce. Bardzo cieszę się z tego, że w tej fantastycznej atmosferze i przy pięknej pogodzie na tym stadionie może być rozgrywany turniej przypominający myśl Jana Pawła II. Że mecz jest bohaterski, bo amatorzy grają z zawodowcami. Na razie remis. Jest dobrze, czy jest średnio? Jest bardzo dobrze. I taki wynik chciałbym w ciemno przed meczem wziąć. Także jeżeli utrzymamy do końca remisowy wynik, to będzie naprawdę sukces z taką plejadą byłych piłkarzy, przeciwko którym po prostu graliśmy dzisiaj też. Panie trenerze, właściwie to jest pojedynek Dawida z Goliatem. Jesteście zawodowcami, doskonale wyszkolonymi, a mimo wszystko remis. No tak, z przebiegu gry, tak na poważnie, to różnica rzeczywiście 4-5 bramek na naszą korzyść, no ale wynik jest taki, jaki jest, czyli 3-3. No,
tak to bardzo często bywa, że jeśli się strzela bramki, a później no, jest taka chwila, nazwijmy to słabości, być może troszeczkę podchodzi się do sprawy bardziej lekceważąco, no to mnie to na przykład nie dziwi, ale myślę, że w drugiej połowie chłopcy przyłożą się bardziej i wynik będzie już prawidłowy. Na razie remisujecie, ale chyba nie jest wam aż tak ciężko. Nie, myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Z godziny na godzinę, chciałem to powiedzieć, z minuty na minutę widać, że się zgrywamy. Pierwszy raz gramy w takim składzie. Początki były trudne, ale to tak jak powiedziałem, widać już to zgranie, widać możliwości kolegów i wiemy, jaką piłkę mamy zagrać. Amatorzy w sumie stawiają czoło zawodowcom. No tak, jesteśmy amatorzy, ale dużo, dużo młodsi od zawodowców. Jednak przy ich opanowaniu piłki, przy ich technice widać, że jednak mamy do czynienia z zawodowcami. Waszym trenerem jest Andrzej Strejla, również zawodowiec. Jakie porady wam dał na przeciwnika? No te porady nijak się mają do rzeczywistości, do boiska. Kazał nam grać bardziej defensywnie, zawężać środek boiska. Niemniej jednak no, brak jest tego profesjonalizmu u nas. No, więcej jest tej akcji na żywioł. No i tak jak powiedziałem, nijak się to ma z radami trenera. Niemniej jednak no, widać, że są jakieś efekty. Amatorzy mimo wszystko grają bohatersko i skutecznie. Przede wszystkim ambitnie. Chcemy pokazać, że też my jakoś tam potrafimy w tą piłkę grać i pomimo dzielących nas różnic, jednak serce zostawiamy na boisku. Dziękuję. Panie pośle, no właściwie już mecz zakończył się. No jeszcze trwa, ale już końcówka meczu. Można powiedzieć, o dziwo, prawie że wyrównana walka z takimi gwiazdami. Król strzelców polskiej ligi w drużynie przeciwnej. Właściwie walka jest wyrównana. No, co prawda prowadzi reprezentacja Polski, no ale z reprezentacją Polski przegrać niewielką różnicą bramek, to rzeczywiście nie jest wstyd. Chociaż prawdę mówiąc będę musiał poćwiczyć szczególnie podania, bo co drugie było do przeciwnika, co przyznaję ze wstydem. Panie pośle, ale mimo wszystko 3-3 do przerwy to jest duży sukces. Tak, rzeczywiście to duży sukces. Szkoda, że nie jestem w stanie strzelić bramki, bo już prędkość nie ta, ale jednak zawodnicy jeszcze, choć może trochę są wolniejsi, ale jeszcze te umiejętności zostały i rzeczywiście no, teoria, umiejętność podania strzału, to wszystko gdzieś tam we krwi tkwi, no i przynosi efekty. A z drugiej strony, jeżeli do przerwy był remis, teraz no, niestety kondycja w naszej drużynie trochę podupadła, więc przeważyło to szale zwycięstwa dla reprezentacji, ale gdybyśmy tak trochę powalczyli, potrenowali, to może byśmy nawet wygrali. Trenerze, rzeczywiście to, co pan mówi przed meczem, stało się faktem. Zawodnicy troszeczkę zdenerwowali, no i pokazali jednak mimo wszystko chociaż część swojej klasy. No tak, mówiłem, że w pierwszej połowie nie było przełożenia na bramki. Mieliśmy dużo sytuacji w drugiej połowie, a szczególnie w przerwie, zdradzę tajemnicę, chłopcy się troszeczkę wkurzyli na tą sytuację, no i powiedzieli, że podkręcą tempo, no uczynili to w sposób doskonały. Panie trenerze, mówi się, że najgorzej to zdenerwować przeciwnika. Przeciwnik się zdenerwował, no i wygrał. No, wygrał oczywiście, zrobiliśmy to dla widowiska, żeby zdenerwować drużynę przeciwną. Wiadomo, jakie gwiazdy grały przeciwko nam i to dzięki temu bardzo fajne widowisko, myślę, że dla kibiców. Pokazaliśmy naprawdę fajny kurs piłkarski, po jednej jak i po drugiej stronie. Mimo, że to zabawa, to jednak emocji było bardzo dużo.
No tak, dużo bramek, dużo parad bramkarzy, także no było na co popatrzeć. Kasia. Kasia planuje swój dzień i obowiązki, którym poświęca dużo czasu. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Jeśli ma wątpliwości, radzi się swojej przyjaciółki. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat.